Ojcze dziękujemy Ci bardzo za Twoją niekończącą się wspaniałą miłość. Teraz kiedy będziemy rozważać praktyczne rozwiązania, które chcielibyśmy wprowadzić do naszych zborów, prosimy Cię, abyś przez swego Ducha otworzył serca i umysły, natchnął je i przemienił, tak aby przyniosły efekty dla chwały Twego królestwa. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Będziemy mówić o rzeczach praktycznych. Mówiąc to mam na myśli, jak już pewnie zauważyliście, będę podawał zasady i metody. Zasady są zawsze te same, w każdej społeczności, w każdym czasie, w każdym zborze. Nie ma różnicy. Dla biednych i dla bogatych, dla miast, dla wiosek, dużych, małych, to bez znaczenia. Dla przykładu, modlitwa jest zasadą. Ludzie potrzebują się modlić, ale metody i to musicie zrozumieć. Proszę uważajcie teraz. Metody powinny różnić się w zależności od sytuacji. Nie można zastosować tych samych metod w biednym i bogatym zbożu, w zbożu wiejskim i w zbożu miejskim. Nie stosujecie tych samych metod działania. Zatem metody powinny być zawsze dopasowane do konkretnej sytuacji. Pamiętajcie o tym. Spójrzmy szybko na kilka cytatów. Te czytaliśmy ostatnio. Pamiętacie? To dla tych, co mówią, że mają dobrą pamięć. Kiedyś ktoś powiedział, mam dobre tabletki na pamięć. Nie pamiętam tylko ich nazwy. Wielkie dzieło Ewangelii nie kończy się mniejszym objawieniem mocy Bożej niż ta, która naznaczyła jego początek. W innym miejscu czytamy, że zamknięciu tego dzieła towarzyszyć będzie większa moc niż przy jego rozpoczęciu. Sam Jezus powiedział: Będziecie dokonywać większych rzeczy ode mnie. Chcę was spytać, gdzie są te rzeczy? Gdzie jest ta moc? Przychodzimy do zboru, potem wracamy do domu i czujemy, że czegoś tu brakuje, nie ma mocy. Mam rację? Właśnie o tym będziemy dzisiaj mówić, na tym i na kolejnym spotkaniu. Cała prezentacja trwa około 6 godzin. Ja postaram się omówić to w półtorej godziny. Jest to niemożliwe, ale spróbuję. Duch Boży nigdy nie będzie mógł przyjść, póki Kościół nie otworzy mu drogi. Trzeba żarliwego i dogłębnego badania serca, trzeba wspólnej, wytrwałej modlitwy. Zwróćcie uwagę na te słowa. Trzeba wspólnej, wytrwałej modlitwy i spolegania przez wiarę na Bożych obietnicach oddając w pełni Bogu chwałę zauważyłem, że ilekroć coś mi idzie gładko na przykład, kiedy przychodzą ludzie z pochwałami pastorze, ten wykład był świetny od razu pojawia się myśl pewnie, że był że za każdym razem, kiedy tak dzieje się zaraz dostaję ponosie nie tak dawno temu czytałem pewien cytat Ellen White pisała tam że największym grzechem było to, że szatan zapragnął postawić się na miejscu Boga, zapragnął sobie przypisać Bożą chwałę, a dalej pisze, za każdym razem kiedy Bóg działa na naszą korzyść, a my przypisujemy tę chwałę sobie, robimy to, co zrobił Lucyfer. Jeśli osiągacie sukces, to zawsze jest to Boża zasługa. To nie tak, że Bóg zrobił większość, a ja tylko trochę. Nie. Bóg zrobił wszystko. Wy możecie tylko popsuć. Nic nie możecie sami zrobić. Nigdy nie pozwalam sobie, nawet gdy ludzie mówią mi Pastorze, podałeś dobry przykład. Zawsze odpowiadam chwała panu. Chciałem zmienić swoją żonę. Próbowałem tego na początku i źle to się kończyło. Stwierdziłem, że nie będę próbował zmieniać ludzi. To Bóg zmienia ludzi. My mamy ich kochać. Oddając więc Bogu całą chwałę za tę prezentację, przedstawiłem ją na Międzynarodowym Zjeździe Generalnej Konferencji. Tematem było wzrost kościoła przez modlitwę. Przedstawione w niej działania zastosowałem przynajmniej w trzech zborach diametralnie różnych zborach. Jeden z nich był bardzo małym, biednym i poranionym, czterdziestoosobowym zborem. I w tym zborze Bóg dokonał wielu cudów. Drugim zborem był bogaty i pełen zasad Kościół, posiadający silnych liderów, którzy nie pozwalali na cokolwiek miałeś ochotę. Zostałbyś od razu wykluczony. Tam też Bóg dokonał wielu cudów. Zasady wszędzie sprawdzają się tak samo, natomiast zastosowane metody były całkowicie inne. Modliliśmy się w obydwu zborach. W pierwszym przypadku spotykaliśmy się w domu kultury, a w drugim gdzie indziej. Metody muszą być dopasowane do potrzeb danego miejsca i danej społeczności. Ponieważ uboga społeczność ma inne potrzeby niż zamożne. Dlatego też nie możecie układać takich samych planów i oczekiwać błogosławieństw oraz wyników. Musicie Boga pytać o Jego plany, ponieważ to On zna potrzeby tych ludzi. I tylko wtedy, gdy przyjmiecie Boży plan, otrzymacie również narzędzia i Jego błogosławieństwo. Opowiem Wam szybko pewną historię. Pominę przy tym imiona i nazwy miejscowości. Mam co najmniej trzy takie przykłady. Jeden z Rumunii, dwa ze Stanów. Nie jestem w stanie wszystkich opowiedzieć, bo potrzebowałbym na to 6-7 godzin. W jednym z tych zborów w ciągu 21 lat zwolniono 17 pastorów. To powinno dać wam do myślenia. To nie jest typowa sytuacja. Kolejnych dwóch pastorów pochorowało się do tego stopnia, że trafili do szpitala. Kiedy tam przyjechałem, ktoś wykręcił śrubę od kół mojego samochodu z nadzieją, że zginę w wypadku. Słyszeliście już o tym? No proszę. Nie chcę skupiać się na problemach. Chcę jednak nakreślić wam ogólny obraz stanu tego zboru. Jednak zbór, o którym teraz wam powiem, taki nie był. To był dobry zbór, w którym przebywali dobrzy ludzie. Byli tam ludzie o dobrych sercach, poświęceni i ciężko pracujący, jednak nie wierzyli, że mogą się zmienić. Byli bardzo sceptyczni odnośnie jakichkolwiek zmian, ponieważ przez lata próbowali i próbowali, nie osiągając żadnych widocznych rezultatów. Dlatego stracili wiarę, stracili wszelką nadzieję, stali się bardzo sceptyczni, że jakiekolwiek zmiany są możliwe. A jednak byli to dobrzy ludzie, kochali mnie na zabój, mogłem być ich królem, tak mnie szanowali. Znając cały ten kontekst, ci dobrzy ludzie, podobnie jak w innych zborach, przeżywali wiele konfliktów. Wiecie o czym mówię, prawda? Czy nigdy o tym nie słyszeliście? Konflikty, walki, problemy. Podzielili się na trzy grupy. Jedna skrajnie liberalna. Nie widzieli nic złego w tym, by po nabożeństwie pójść na zakupy do centrum handlowego. To ta skrajna liberalna. Druga skrajnie konserwatywna. Nie uśmiecha się, to grzech, jest sabat. Bez krawata nie możesz wygłaszać kazań. A trzecia, nie dosyć, że konserwatywna, to jeszcze nie wierzyła w Ducha Świętego. Te trzy grupy zwalczały się wzajemnie. Mimo, że nie jedli mięsa, to pożerali się nawzajem. Walczyli ze sobą, kąsali się nawzajem. To nie było zbyt dobre środowisko. Jeśli są walki, nieważne, kto zwycięża, tak naprawdę nie ma zwycięzcy. Gdy ma miejsce walka, to zbór się stacza. Jezus modlił się, żebyśmy byli jedno, to szatan prowokuje podziały. Mieli zatem walki i podziały, pełno konfliktów. Co więcej, w tym liczącym 90 do 100 osób zboże. Tylko 11 czy 12 członków spełniało funkcje zborowe. Wyglądało to tak, jakby miał jedną lokomotywę ciągnącą 90 wagonów. I ta lokomotywa musiała dźwigać ciężar wszystkich tych wagonów. A potem dziwimy się, dlaczego ludzie wypalają się. Bo ci tak zwani dobrzy ludzie byli leniwi, dobrzy ludzie, ale zbyt wygodni. Zbór nie przygotował się zbyt dobrze na dzisiaj, nabożeństwo było kiepskie. Przestańcie krytykować, zacznijcie się angażować, by to poprawić. Uczyń osobiście jakąś różnicę. Bóg dał Wam dary, nie zakopujcie ich i nie wykorzystujcie ich samolubnie. W całej Biblii jest mowa o darach, które otrzymaliśmy od Boga. Śledząc wszystkie przypowieści Jezusa, zauważycie, że ci ludzie, którzy nie wykorzystali danych im talentów, stracili swoje zbawienie. Pamiętacie przypowieść o niewiernym słudze, który miał karmić swoje sługi, a zamiast tego zaczął ich bić? Lekcja, jaka stąd płynie, ci, którzy nie pracują, czynią nadużycia. I kiedy Pan przybył, zły sługa został ukarany. Drzewo figowe miało przynosić owoce, w przeciwnym razie miało zostać ścięte. Talenty macie używać. Wtedy przyniosą błogosławieństwo i są pomnażane. Jeśli jednak je zakopiecie, musicie za to słono zapłacić. W taki oto sposób możemy przestudiować wszystkie przypowieści. Ci, którzy nie pracują, nie wejdą do nieba. Uczynki was nie zmienią, ale są dowodem tego, że kochacie Jezusa. Zatem w zborze tym mieliśmy 90% dyktatorów i 10 do 12% osób służących. To nie jest zdrowy zbór. Zgodnie ze statystykami Generalnej Konferencji, w ostatnich 72 latach nie zanotowano wzrostu w kościele. Nie oznacza to, że nie było chrztów. Średnio miało miejsce 2 do 4 chrztów rocznie, ale też średnio opuściło kościół 2 do 4 osób w roku, Jeden od 2 do 4 osób zmarło, średnio dwóch wiernych przybyło, a innych dwóch wyjechało. Jednym słowem brak wzrostu. W omawianym zborze nastąpił jednak spadek. W przeciągu 70 lat z 200 członków zeszli do 90. Ponadto Podczas mojej pierwszej rady zboru, spytałem: Jakie działania podejmujecie w celu dotarcia do ludzi z Waszej okolicy? Na co usłyszałem: Nie jesteś tu po to, żeby docierać do ludzi, masz głosić kazania. Zaczynasz o tej i o tej godzinie, a kończysz o 12. Jeśli przedłużysz, wyjdziemy ze zboru, będziesz przemawiał z solo. Jeden z nich dodał: Duch Święty opuszcza to miejsce o 12 i my też. Dlaczego nie staracie się dotrzeć do innych ludzi spoza kościoła? Ponieważ wielokrotnie próbowaliśmy, ale nic z tego nie wychodziło. Nikt tu nie przyjdzie. Zapraszaliśmy wielu znamienitych ewangelistów, takich jak Kenneth Cox. Wydaliśmy wtedy 46 tysięcy, nikt nie przyszedł. Mieliśmy Rona Hendersona, wydaliśmy 48 tysięcy i też nikt nie przyszedł. Wymienili mi cały arsenał adwentystycznych ewangelistów, po czym powiedzieli, że nie mają już ochoty tracić więcej czasu i pieniędzy tylko po to, żeby nikt nie przyszedł. Z drugiej strony, jeśli ktoś w tym zborze zachorował i znalazł się w szpitalu, w ciągu godziny wyruszała delegacja odwiedzających. Przynosili ci posiłki do domu, jak trzeba było. Dobrzy ludzie. Jednak pozbawieni wiary, pod kątem ewangelizacji, studium Biblii czy rozwoju Kościoła ciągle powtarzali w tym mieście to się nie sprawdzi, to nie działa. Sytuację komplikował fakt, że w tym mieście było ponad 50 baptystycznych kościołów: Najmniejsze jakieś 500 członków, największy 12 tysięcy członków. Rozumiecie sytuację? Kiedyś powiedzieli do mnie: W naszym mieście połowa to bogacze, a druga połowa to baptyści. Zamożni nie potrzebują kościoła, baptyści są przekonani, że już są zbawieni. Kiedy organizowaliśmy ewangelizację, pastor baptystyczny powtarzał swoim wiernym: Nie chodźcie tam, oni są źli. I rzeczywiście, nikt nie przychodził. Dlatego nie ma sensu próbować, pastorze, powtarzali. Jeśli chcesz prowadzić ewangelizację, lepiej się przynieść gdzieś indziej. Znajdziemy pastora, który zaopiekuje się nami. Co byście zrobili w takiej sytuacji? Co więcej, przyszedł do mnie jeden z wiernych, oznajmiając: Nienawidzę Cię. A przyjechałem dopiero wczoraj. Wy, Rumunii, wszyscy jesteście złodziejami. Co? Pomyślałem sobie, jak możesz tak mówić? W ogóle mnie nie znasz. Dwadzieścia lat temu ludzie z Rumunii naprawiali mi dach, zapłaciłam im, a oni do, nie dokończyli pracy i nigdy więcej nie pojawili się. Co to ma wspólnego ze mną? A ilu Amerykanów jest złodziejami? Również wśród Polaków i Niemców są złodzieje. W każdym społeczeństwie są dobrzy i źli ludzie. Rozumiem, że zawiodłaś się na tych trzech Rumunach, ale to nie zmienia faktu, że jest wielu uczciwych i pracowitych Rumunów. Jesteś Rumunem, nienawidzę cię. Następnie zadzwoniła do generalnej konferencji. Zabierzcie go stąd, to Rumun. Co byście zrobili? W czasie Rady Zboru jeden z wpływowych członków Zboru zapowiedział mi, nawet nie próbuj przekonywać nas do działań ewangelizacyjnych, ponieważ Cię przeniesiemy. Zrobiliśmy to już z pięcioma pastorami, którzy chcieli zmusić nas do ewangelizacji. Usuniemy Cię. Pomyślałem wtedy: Nawet nie chcę tu być, jeśli nie chcecie pracować. Nie można mnie utrzymać w ryzach. Jeśli chcecie mnie ukarać, każcie mi nic nie robić przez 10 minut i wystarczy. Pójdę tam, gdzie ludzie chcą pracować. Nie chcę tu zostać. Zatem, co byście zrobili? Macie trzy opcje. Po pierwsze, wypowiedzieć im wojnę, co w ogóle nie jest opcją. Po drugie, próbować nimi manipulować. Ale to nie działa w przypadku ludzi wysoce wykształconych. 16 lekarzy w zborze, poza tym biznesmeni, menadżerowie, różnego rodzaju liderzy i nauczyciele. Tak naprawdę 16 lekarzy w jednym kościele to już wystarczająco. Ludzie, którzy mają wpływ, pieniądze i autorytet, na co dzień oddziałują na setki czy tysiące pacjentów, ci ludzie przywykli do tego, aby być szefami i oczekują, że będziesz im posłuszny. Więc myślicie, że jakakolwiek manipulacja wchodzi w grę? Nie ma mowy, nie są głupi. Trzecia opcja nic nie robić. Rozleniwić się, wygłosić kazania raz w tygodniu i iść do domu, przespać się, nie wchodzi w rachubę. Więc co robić? modlić się. Od teraz chciałbym, abyście zaczęli słuchać. Wzrost duchowy jest początkiem wszystkich innych poważnych zmian. Słyszeliście mnie? Nie musisz głosić na temat pieniędzy. Kiedy głosisz Chrystusa, ludzie, którzy go poznają, nie mają problemu z płaceniem. Nie musisz głosić na temat ewangelizowania. Kiedy głosisz Chrystusa, ludzie, którzy go poznają, będą docierać do innych. Kiedy ludzie nie rozmawiają z innymi. Kiedy masz Chrystusa, doświadczyłeś łaski i zbawienia, będziesz w sposób naturalny o tym opowiadać. Nie musisz ludziom mówić, co mają robić. Twoim obowiązkiem jest pokazać im Jezusa, a wtedy uwierzcie mi, będą błagać, aby mogli dla niego pracować. Sposobem na uleczenie Kościoła jest połączenie ich z Bogiem. Nie głoś rozwiązań na zaistniałe problemy, ale głoś Chrystusa. Tak jak napisał Paweł, nie chce znać nic poza Chrystusem i to ukrzyżowanym. A teraz przejdźmy do prezentacji. Wzrost duchowy zawsze prowadzi do zdrowia i wzrostu w jakiejkolwiek innej sferze życia, włączając to wzrost liczebny. To musicie mieć na uwadze jako podstawową zasadę. Jak zauważyliście do tej pory, nakreśliłem Wam obraz tego w praktyce: podziały, kłótnie, rzadkie chodzenie do zboru, brak chęci ewangelizowania czy udzielania lekcji biblijnych. Rozmawialiśmy już o tym. Społeczność wpływowa, wyedukowana z silnymi wierzeniami. To już też omawialiśmy. Proces. Chciałbym, abyście zrozumieli coś na temat modlitwy. Modlitwa nie była częścią tego procesu. Modlitwa była samym procesem. Modlitwa nie była częścią tejże pracy to modlitwa była tą pracą. Modlitwa nie była tylko numerem jeden tego procesu, a potem kolejne działania. Modlitwa była obecna na każdym etapie tego procesu. Wszystko, co robiliśmy, oparte było na modlitwie. Usłyszeliście, co powiedziałem? Ponieważ to jest kwintesencją. Co robiliśmy? Trzy kroki. Po pierwsze, razem z żoną modliliśmy się za nich, razem z żoną modliliśmy się z nimi, i po trzecie, prosiliśmy ich, aby modlili się za siebie nawzajem i za całą grupę. Zatem raz jeszcze, modliliśmy się za nich, ale jak? Ankieta Georgia Bydnara, przeprowadzona pośród 500 kościołów, pokazała, że żaden kościół, który przeszedł przez trwałą transformację, nie zrobił tego szybciej niż w 4,5 roku. Przeanalizował on 500 kościołów, które się zmieniły. Ich przemiana nie nastąpiła w rok ani w dwa lata. Najszybciej to 4,5 roku, najwolniej to 6 lat. Zatem przeciętny czas potrzebny na zmiany to 5 lat. Nie zmienisz zboru w jeden rok. Jeśli chcesz tylko spróbować i poddać się, to twoja sprawa. Jeśli jednak chcesz zobaczyć zmiany, musisz poświęcić dużo czasu i powtarzać ten proces raz za razem. Potrzeba wytrwałości, jeśli chcesz doświadczyć zmian, ponieważ tym wszystkim osobom potrzeba czasu, aby zmienić powiedzmy 70 lat nawyków. Ludzie będą ci potakiwać, a i tak będą robić to, co zawsze. Potrzeba czasu, aby to zrozumieć i aby coś w końcu kliknęło. Chodzi o ten moment, aha, o to chodzi, a następnie nie dosyć by uwierzyć, ale żeby wesprzeć to i samemu się zaangażować. I pamiętaj, że gdy tylko wyjdziesz, oni powrócą do swoich dawnych nawyków. Potrzeba czasu, aby zakorzenić się na nowo. Potrzeba czasu. Nie wystarczy jedno kazanie na temat modlitwy. Mówisz o tym przez dwa lata. Osobiście głosiłem to samo kazanie przez sześć miesięcy na temat modlitwy. Naprawdę. To, co zmieniałem, to tekst biblijny i historia. I w końcu, po sześciu miesiącach, zborownicy zaczęli do mnie podchodzić i mówić: Nigdy wcześniej czegoś takiego nie słyszeliśmy, to jest niesamowite. Teraz rozumiemy, zróbmy coś. Podszedł też do mnie jeden z wpływowych członków rady: Pastorze, mam pomysł. I powtórzył mi to, co mówiłem od sześciu miesięcy: Zróbmy tak, to świetny pomysł, odpowiedziałem, do dzieła. Co za różnica, od kogo wyjdzie pomysł? Najważniejsze, aby to zrealizować. Nie chodzi o pochwały, chodzi o działania. I tak cała chwała należy się Duchowi Świętemu, a nie Tobie czy mnie. Zatem potrzeba poświęcenia. Nie wystarczy pojedyncza modlitwa z osobę czy zbór. Chyba, że Ci nie zależy. Jeśli Ci jednak zależy, to się poświęcasz. Ale łatwo się mówi. Potrzeba jednak dużego zaangażowania i wytrwałości. Nie wystarczyła jedna wspólna modlitwa z żoną. Zawarliśmy z Bogiem przymierze. Będziemy modlić się za ten zbór pół godziny dziennie przez miesiąc. Jeśli nic się nie zmieni, będziemy modlić się godzinę dziennie przez kolejny miesiąc. Jeśli to nie przyniesie skutku, będziemy modlić się trzy godziny dziennie przez trzeci miesiąc. Jeśli nie będzie rezultatów, to będziemy się modlić cztery godziny dziennie podczas czwartego miesiąca i będziemy dodawać po godzinie, aż Bóg odpowie. Słyszeliście mnie? Co byście powiedzieli, kiedy jesteście w trzecim miesiącu i modlicie się po trzy godziny dziennie? A o co się można modlić przez trzy godziny? Dzięki za pytanie. To nie są ogólne modlitwy. Boże, bądź z moim zborem. Tak się modlisz, kiedy ci nie zależy. Wzięliśmy księgi zborowe i modliliśmy się rodzina za rodziną. O każdego ojca, matkę i dziecko, za każdego starszego zboru i diakona, w tym zborze było ponad siedemdziesięciu diakonów. O każdego nauczyciela szkoły sobotniej i innych urzędników i inne działy w zborze. Jeśli modlisz się o każdą jedną osobę, to zajmuje czas. Nie jesteś w stanie pomodlić się o 30 osób w ciągu półtora do dwóch godzin, ale w tym czasie coś dzieje się z tobą. Po miesiącu, zgadnijcie co, znasz imię każdego członka rodziny, znałem imię każdego dziecka i kiedy inwestujesz w nie tyle czasu, naprawdę zaczyna ci na nich zależeć. Ale nie tylko to, że modliliśmy się za nich. Po miesiącu zaczęliśmy się modlić razem z nimi. I nie było to 100 osób dziennie. Raczej pięć osób dziennie, albo pięć rodzin dziennie, ale wiesz, co się dzieje, kiedy dzwonisz do nich i modlisz się o ich dzieci po imieniu? Wiele osób mi powiedziało: Pamiętasz imiona wszystkich moich dzieci? Żaden inny pastor tego nie potrafił. Tak, znam ich imiona, od miesiąca się za was modlę. Naprawdę to robisz? Na sto procent. Za ciebie, Twoją żonę i Twoje dzieci. A teraz chciałbym się modlić z Tobą, aby wiedzieć, o co dalej mam się modlić. Kiedy to się dzieje po raz pierwszy, są zachwyceni, a kiedy dzwonisz po raz drugi czy trzeci, są już przekonani, że jesteś inny. Ten pastor jest mężem Bożym, możemy Mu zaufać. Ten pastor kocha nas, jemu naprawdę na nas zależy. To zaufanie, które pojawia się w ludziach, jest bezcenne. Współpracujmy z Nim. To jest zupełnie nowe doświadczenie. Kiedy zobaczą, że to nie tylko grzecznościowe działanie, ale że ty wciąż trwasz w swoich modlitwach, miesiąc po miesiącu wciąż imiennie się za nich modlisz, zaczynają cię kochać, szanować i troszczyć się o ciebie. Temu pastorowi zależy na naszych dzieciach, na moim małżeństwie. Tworzy się środowisko jedności. Koniec z pogróżkami, przeniesiemy cię. Tak naprawdę zadzwonili do diecezji bez mojej wiedzy i powiedzieli im: Jeśli przeniesiecie tego pastora, przestaniemy płacić wam dziesięcinę. Jak się o tym dowiedziałem, musiałem ich napomnieć, aby tak nie mówili, bo dziesięcina nie należy do nich. Nie płacicie dziesięciny, bo ona należy do Boga. Nie dajesz jej, ale ją zwracasz. W przeciwnym razie jesteś złodziejem. Przestańcie tak myśleć, dziesięcina należy do Boga. Nie ma warunków na jej oddawanie czy nieoddawanie. To nie ta droga. Ale, pastorze, tylko chcieliśmy ich trochę nastraszyć, by cię stąd nie ruszali. Ale oni mnie nie przyniosą, dajcie im spokój. Pozwólcie Bogu być Bogiem. Zatem kiedy modlisz się za innych po imieniu, sam zostajesz przemieniony. Zaczynasz ich poznawać i troszczyć się o nich. Kiedy się z daną osobą modlisz, wtedy ona się zmienia, zaczyna poznawać Ciebie i zaczyna ci ufać. Zaczynają się otwierać. Kiedy proponujesz im inne rozwiązania, wtedy nie zaprzeczają, bo zdążyli Cię pokochać. Nie jesteś już obcym, ale przyjacielem. Są już tolerancyjni. Zatem modliłem się o nich, a następnie z nimi. Nieustannie głosiłem kazania na temat modlitwy i nie oczekiwałem szybkiej odpowiedzi. Ale po sześciu, siedmiu miesiącach kazań zacząłem prosić ich o modlitwę, mówiłem o tym jak się modlić, a po roku czasu cały zbór się modlił. Ustanowiliśmy wtedy zasady. Musisz wciąż nadzorować, inaczej nic z tego nie będzie. Jeśli coś zlecasz i nie pilnujesz tego, to, to nie zostanie zrobione. Mają dobre intencje, ale szybko zapominają. Tak więc jedną z zasad było doglądanie trzody. Nikt nie przekracza drzwi zboru bez pomodlenia się z nim. Jeśli jakiś gość odwiedza zwór i nikogo przy nim nie ma, to masz rozmowę ze mną. I obserwowałem ich. Jeśli coś takiego miało miejsce, od razu wzywałem diakona i to zgłaszałem. Po nabożeństwie robiliśmy spotkanie i od razu omawialiśmy brak modlitwy za taką osobę. Po dwóch czy trzech takich akcjach ludzie zaczynają rozumieć tę potrzebę. Odwiedzający nasz zbór zaczęli mi mówić: Nigdy nie byliśmy w zborze, który tak dużo się modli. To najbardziej rozmodlony zbór, jaki kiedykolwiek widzieliśmy. A druga zasada była taka: Na korytarzu nie wolno ci z nikim rozmawiać, dopóki się z nim nie pomodlisz. Nie wolno ci pytać, jak się masz lub co słychać, zanim się z tą osobą nie pomodlisz. Zatem nie ma pogaduszek na korytarzu bez modlitwy? Zgadzacie się z tym, czy mam szukać innego zboru? Tak, tak, zgadzamy się, to dobrze. Czy trudno jest modlić się z drugą osobą? Pytało Mich. No nie, ale nieco ciężkie. Czy musisz za to płacić? No nie, no to dlaczego jest ciężkie? Bo nigdy wcześniej tego nie robiliśmy. W takim razie zacznijcie. Nie musicie długo się modlić. Kiedy ludzie modlą się za siebie nawzajem, zaczynają się tolerować i przestają ze sobą walczyć. Moim oczom zaczęły ukazywać się osoby z założonymi rękami na ramionach drugich i modlące się. I kiedy to zaczęło się dziać, zbór był zjednoczony jak nigdy wcześniej. To był rozmodlony kościół. Zmieniło się całe środowisko. Wcześniej zebranie rady trwało od dziewiętnastej do dwudziestej trzeciej. Ludzie ich nienawidzieli i unikali jak mogli. Nieco przesadzam, ale po to, by coś wam unaocznić. Długie agendy i nikt tego nie lubił. Na samym początku zapytam ich, jak długo modlicie się na tych zebraniach. No, na wstępie. Sprawdźmy to. A teraz zacznij się modlić. Trwało to około jednej minuty. Następnym razem będziemy modlić się 40 minut, a na postulaty z agendy poświęcimy 20 minut. Ale, pastorze, mam agendę. Tak, rozumiem, zawsze mieliście agendę i jak wiele udało się wam osiągnąć? Będziemy modlić się przez 40 minut, ale o co? Zobaczycie. Kolejne zabranie rady. Pierwsze dwie, trzy modlitwy osoby wyglądały na znudzone. Następnie poprosiłem ich: "Otwórzcie swoje serce i bądźcie szczerzy". Im dłużej się modliliśmy, tym bardziej stawali się otwarci, zaczęli być żarliwi. Po 40 minutach całe otoczenie było zmienione. Można było odczuć Bożą obecność. W miejsce kłótni i walki na argumenty osoby te stały się wyrozumiałe, miłe i pokorne. A potem powiedziałem: "Wybierzcie cztery najważniejsze punkty z dzisiejszej agendy". No ale wszystkie są ważne. Nie, tylko cztery. Wybrali je. Tym się teraz zajmiemy. Jak starczy czasu, zajmiemy się kolejnym. O dwudziestej kończymy. Co się uda przedyskutować, to się uda, ale pastorze, bez dyskusji. Ustanowiliśmy wtedy zasadę, że te spotkania będą trwały półtorej godziny. Po półtorej godziny kończymy niezależnie, gdzie jesteśmy, i idziemy do domu. Ludziom zaczęło się to podobać. Zaczęli przychodzić na spotkania rady. Spotkania, gdzie więcej się modli niż dyskutuje. Zupełnie inne podejście do sprawy. Przemyślcie to. Reasumując, modlicie się za nich, z nimi i oni za siebie nawzajem. Modlicie się za gości Was odwiedzających, macie kazania i seminaria na temat modlitwy, modlicie się podczas spotkań Rady, modlicie się przy okazji każdego wydarzenia, niezależnie czy jest to próba chóru, spotkanie młodzieżowe, szkoła sobotnia wszędzie ma być pełno modlitwy. Ten kościół był zanurzony w modlitwie, niezależnie od tego, co robili. W tamtym czasie można było naprawdę odczuwać duchowe środowisko. Dało się odczuć Bożą obecność. Nawet powiedzieli mi wtedy: Nigdy wcześniej nic tak potężnego nie odczuwaliśmy. Zbór nie tylko był w stanie odczuwać, ale również zobaczyć zmiany. Modlitwa nie była tylko na początku, w pierwszym roku mojego pobytu. Podczas tego roku uchwycili tę wizję i modlili się, a następnie kontynuowali, przechodząc przez kolejne etapy tego procesu: krok dwa i modlitwa, krok trzy i modlitwa. Modlitwa była fundamentem dla wszystkich innych działań. Pozwólcie, że zwrócę Waszą uwagę na jeszcze jeden istotny element modlitwy. Nauczałem na temat modlitwy i prosiłem ich o modlitwę. Jak sądzicie, robili to? Nie. Dlatego, że jeśli ogranicza się to tylko do nakazu rzuconego z zapulpitu, rezultatą będzie tylko pokiwanie głową i powiedzenie: No tak, dlatego właśnie zamiast mówić z zapulpitu na temat modlitwy, zwróciłem uwagę na osoby, które są najbardziej temu poświęcone i podszedłem do nich. I nazywając je po imieniu zapytałem, czy nie chciałoby rozpocząć grupy modlityweń u siebie w domu. Ale musi to być zrobione na osobności. Nie wszyscy są w stanie przychodzić wieczorami w środku tygodnia na modlitwę. Ludzie mają pracę i różne inne zobowiązania: mogą mieszkać daleko od zboru, mogą chcieć przyjść, ale nie być w stanie. I kościół pierwszego wieku modlił się po domach. Zatem może spróbujmy to zorganizować w taki oto sposób, mówiłem. Jak pisała Ellen White, jak zostało mi pokazane przez tego, który nie może kłamać, iż tworzenie małych grupek jest kluczem dla rozwoju kościoła. Zatem tworzymy małe grupki. Rozmawiałem z pewną starszą emerytowaną siostrą. Czy nie chciałabyś rozpocząć grupki modlitewnej dla innych emerytów? Tak. To kiedy możesz? To musiałby być w środę wieczorem, bo tak było. Ale tu chodzi o to, kiedy tobie pasuje, kiedy inni ludzie będą w stanie przyjść. Starsze osoby preferują czas do południa niż wieczorem. Rozumiem. Pastorze, proponuję poniedziałki o 8 rano w moim domu. Chwała Panu, emerytów zapraszamy w poniedziałki na 8. Rozmawiałam ze studentem. Chciałbyś objąć grupę studencką? Tak, kiedy? W piątki wieczorem. W tygodniu jesteśmy zajęci. Dobrze, zatem studenci u Ciebie w piątki wieczorem mają modlitewne. Potem rozmawiałam z lekarzem. Czy chciałbyś poprowadzić grupę dla lekarzy i pielęgniarek? Kiedy ci pasuje? Wtorki wieczorem u mnie w domu. Tak też będzie. Finalnie mieliśmy 8 grup modlitewnych spotykających się po domach. Te osoby, które zaangażowały się w uczęszczanie na te spotkania, pokochały. Swoje grupki bardziej niż mnie. To było nieco frustrujące, bo kiedykolwiek ktoś zachorował lub umarł, zamiast poinformować mnie, jak to było wcześniej, teraz dzwonili do grupy. To pokazuje, jakie więzy i zaufanie wytworzyły się w grupie. Osoby, które otrzymują wsparcie emocjonalne, to osoby, które nie opuszczają kościoła, bo mają kogoś: przyjaciela czy członka rodziny. Ci, którzy nie mają nikogo takiego, opuszczają kościół. Nie z powodu doktryn. Wyniki ankiet pokazują, że 92% osób opuszczających Kościół nie robi tego z powodu doktryn, ale z powodu braku przyjaciela. Od momentu, kiedy powstały grupy modlitewne, Kościół stał się zjednoczony i zdrowy. Skończyły się problemy z tym, że osoba jest wściekła, bo ktoś inny ją krytykuje. Ta osoba jest wściekła ze względu na pastora, a tamta z powodu decyzji diecezji. To się skończyło. Osoby w grupie były dla siebie, wspierały i zachęcały się wzajemnie. Rozwinęliśmy grupki modlitewne i ogłosiliśmy w kościele: mamy takie grupy. Możesz się przyłączyć w takie dnie i o takich godzinach. Ale wciąż pytałem innych, czy nie chcieliby rozpocząć kolejnej grupy. Ponieważ jeśli cały zbór zorganizowany jest w takie grupki, taki zbór staje się ulem.